W ramach 38 tygodnia kultury studenckiej, czyli Juwenalia Koszalin 2016, organizowanych przez Politechnikę Koszalińską, mamy przede wszystkim początek tych juwenaliów, czyli przekazanie przez prezydenta klucza do bram miasta. Będziemy się starać, ale... No ja liczę, że wygram. Ale pan rektor tutaj wywija naprawdę gorące brawa na pana rektora. Tutaj widać ewidentnie remis, więc uważam, że wygrali wszyscy. Gorące brawa! 2 nagie noże. I teraz trzeba będzie udowodnić, kto lepiej obierze to jabłko. Bardziej ekonomicznie. I kto lepiej potrafi zarządzać. Dobra, mamy ładnie z tego stygowany, więc ja obracam to jabłko. Brawo gorący dla pana rektora, zobaczcie jak to pięknie robi. I uwaga, koniec! Widać remis, więc potrzebuję tutaj eksperta do spraw obierania jabłek, który oceni. Dobra! Tutaj widzimy u pana prezydenta technikę grubych wydatków, jak widzimy. Natomiast pana rektora, no, nie ma co mówić dużo, więc powiem, że tak, szybkie i dokładne cięcia. Z pełną odpowiedzialnością mogę powiedzieć, że pierwsza konkurencja, która wyłoniła zwycięstwo, 1-0, a raczej 1-2 dla Politechniki Koszalińskiej i Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koszalinie. Zabrać. Już jest. Start! Dziury żeście porobili. Rządzimy przez cały tydzień. Proszę o przekazanie panu prezydentowi. Tradycja została utrzymana. Słuchajcie, dalej prowadzicie do zera. Więc ja wam dalej życzę, jak co roku, wspaniałej zabawy. Wszystkiego dobrego. W ręce rektora i pani prorektor oddaję klucz do bram miasta. Cieszymy się, że tak pięknie zaczynamy to juwenalia, że udało się kolejny raz zyskać klucze do miasta. Życzę wszystkim dobrej zabawy. No, cieszmy się z tego, że możemy się bawić. Życzę też pięknej pogody. Teraz zapraszamy do korowodu. Świętujemy 750-lecie miasta Koszalina oraz Tydzień Kultury Studenckiej.
poszli, poszli. Ale nie, teraz już mogę. Do środka, masz. No to teraz.